Witam bardzo serdecznie wszystkich Was, drogie siostry, bracia. Dzisiaj będziemy znów kontynuować, analizować to, co robię. To nie są kazania, to raczej właśnie nosi charakter wykładów, więc nie dziwcie się, że to troszkę inny ma charakter niż niedzielne wystąpienia. Niemniej jednak wcale nie oznacza to, że musi to być bardziej jakieś takie przypominające szkołę czy studia, ale raczej pogłębienie poznania, o którym dzisiaj już tutaj było wspomniane. Nikt z nas nie może powiedzieć, że poznał Boga. Owszem, mówimy, poznałem Jezusa Chrystusa. No ale apostoł Paweł ci podpowie, a tak poznawszy Pana, postaraj się Go jeszcze lepiej poznać. To samo w Starym Testamencie. Paweł cytuje jednego z proroków Starego Testamentu, że lud ginie z braku poznania, a inny mówi, poznawszy Pana, będziemy starać się Go jeszcze lepiej poznać. Boga nie jesteśmy w stanie poznać do końca. Nikt nie może powiedzieć, poznałem Boga i teraz jestem ekspertem. Teraz już mogę wszystko o Nim powiedzieć. Ten, który jest nieskończony, ten, który jest niepojęty, nieograniczony, nikt z nas, z ludzi, Jego stworzeń, nawet najbardziej szczerze poszukujący, możemy jedynie zgłębiać nasze poznanie. Cieszę się, że będziemy mogli dalej kontynuować. Drodzy, przeszliśmy już pewien odcinek, poznając treść listu do Hebrajczyków. Chcę tylko przypomnieć, żebyśmy cały czas mieli na uwadze, do jakich ludzi on był napisany. To było napisane do ludzi, którzy znali Biblię, bym dzisiaj powiedział współczesnym językiem, którzy znali zakon, którzy chlubili się swoją tysiącletnim ciągiem tego, co się działo z ich narodem. Jak ja pierwszy raz gdzieś tam przed laty zacząłem się w to wgłębiać, to sobie pomyślałem, jejku, przecież to jest tak jak z naszym narodem, tak jak z nami, jak ze mną. Przecież to tak bardzo mi przypominało właśnie te wszystkie okoliczności, chociaż niekoniecznie nasz naród, przecież niekoniecznie nie jest związany bezpośrednio z narodem izraelskim, chociaż tam te kontakty różne były i jakie były, nie będę dzisiaj wnikał. Drodzy, autor tego listu, do ludzi, którzy żyjąc w tej świadomości, że są jedynymi, wybranymi i niosącymi prawdę, a jednak zostawili to i uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Jednak odwrócili się od tej swojej religii z tysiącletnią historią i poszli za Ewangelią, za głosem Ewangelii, który był im zwiastowany. To jest kolejny taki przyczynek, który bardzo może przybliżyć ciebie i mnie, że możesz się poczuć, że list do Hebrajczyków jest też napisany dla ciebie i dla mnie. Oni to pozostawili, ale w pewnych momentach, gdy przyszły trudności, zaczęła się pojawiać wątpliwość, zaczęło się chwiać ich nogi wiary. Zaczęli poddawać wątpliwość pewne rzeczy, czy aby dobrze postąpiliśmy, czy aby we właściwy sposób. I dlatego inspirowany Duchem Świętym autor, który bardzo głęboko, któremu bardzo daleko zależy na tym, aby ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, wytrwali w tej wierze aż do końca. Aby jej nie porzucili, aby nie odwrócili się. I dlatego zaczyna im pokazywać pewne wartości. I co robi w tym liście? Jest to list pokazujący nam Chrystusa. Nie ma takiej księgi w Nowym Testamencie, która by tyle mówiła o Chrystusie, o Jezusie Chrystusie i tyle wartości poznawczych, dotyczących Jego osoby. Nie ma drugiej takiej księgi w Nowym Testamencie, która by tak szeroko pokazywała nam osobę Jezusa. I dlatego też warto poświęcić temu uwagę. W pierwszej części mówiliśmy o wyższości Chrystusa względem proroków, o Bożym poselstwie przekazywanym dawniej i dziś. Nieco
o tym, kim jest Boży Syn, a Synowie Boży. Później też rozpoczęliśmy mowę o wyższości Chrystusa względem aniołów. To było wszystko w pierwszym rozdziale i zaraz początek drugiego rozdziału pojawiło się to jedno z wielu ostrzeżeń, które w tym liście się pojawiają. Ostrzeżenia, które autor progresywnie porozmieszczał przez całą treść tego, czy większą część tego listu. To jest jedno z pierwszych, to jest pierwsze ostrzeżenie, abyśmy nie zbaczali z drogi. I konsekwencje tego zbaczania omawialiśmy. Dzisiaj będziemy kontynuować tę główną myśl, którą autor w tej pierwszej części listu chce uzmysłowić ludziom, że swoim autorom, odbiorcom, adresatom, że Chrystus jest wyższy niż prorocy, niż aniołowie, niż wszyscy inni mężowie w Starym Testamencie wymienieni. Jest to bardzo ważne, aby oni sobie uzmysłowili, bo wiecie, kiedy taki nawet nawrócony Żyd, ja sobie próbuję wyobrazić takiego Żyda sprzed 2000 lat, nawet do dnia dzisiejszego, powie, no tak, ale na początku tego wszystkiego był Mojżesz. Przecież ja nie mogę się odwrócić od Mojżesza. Mojżesz to jest postać, wszyscy. Tyle, że zwróćcie uwagę, że ten szacunek do Mojżesza był co najmniej o 1000 lat spóźniony. Bo wtedy, kiedy Mojżesz chodził, to wtedy doprowadzało to Mojżesza do takiego stanu, że przychodzi i mówi, Boże, ja dalej nie będę szedł. Ja po prostu już tego nie wytrzymam, po prostu nie da rady. Tak się naprzykrzali, tacy byli nieznośni. Ale lata swoje zrobiło. Zresztą w każdym narodzie bohaterami takimi prawdziwymi, rasowymi są dopiero ludzie, którzy, od których śmierci trochę minęło. I wtedy wszystkie inne ich jakieś tam niedoskonałości, czy wręcz to, co ich współcześni to piętnowali i byli rozgoryczeni, to po latach to wszystko zostaje wymazane i jest wielki, wielki bohater, naraz wszyscy tego. Dlatego Boże Słowo mówi, że jedni proroków zabijali, a drudzy im budowali pomniki, grobowce. No więc to jest jakaś taka stała cecha człowieka. Ale wracam do tego, jak gdyby powtórki, wstępu do dzisiejszego rozważania. Wnioski, jakie można z tamtego wyciągnąć, pierwszego rozważania, że Bóg jest Bogiem, który mówi. Bracie i siostro, nie zapomnij nigdy o tym, że Bóg jest Bogiem, który mówi. Bóg nie jest Bogiem milczącym. Bóg mówi, Bóg chce mówić każdego dnia z każdym ze swoich dzieci. Bóg ma wiele do powiedzenia każdemu z nas. Kwestia jest tylko w tym, abyśmy to zechcieli posłuchać i być temu posłusznymi. Żebyśmy nie lekceważyli Jego słowa. Dlatego to ostrzeżenie było. Również podkreślałem to, co tam od razu na samym początku, w pierwszym wersecie jest napisane, że Bóg mówi przez człowieka, przez ludzi, przez swoje słowo. Mówi przez i mówi do człowieka. Więc Boże Słowo nie jest takie, że napisane jest i ono jest puszczone w eter i niech sobie krąży jak w internecie te wszystkie informacje. Ktoś przeczyta, dobrze, zapoznał się z treścią. Wielu autorów nawet się nie zastanawia, czy na to ktoś trafi, czy nie. Po prostu puszcza, nie zastanawiając się nawet nad treścią tego, co pisze. Boże Słowo jest mówione przez i konkretnie do. I na to też winniśmy zwrócić naszą uwagę.
Cuda z kolei są Bożą pieczęcią, poręczeniem, potwierdzeniem. Zwróćcie uwagę na dzieje apostolskie. Oni się nie modlili, Panie Boże, prosimy Cię, czyń cuda, abyś, gdy będziemy głosić, to żeby ludzie zaczęli nam wierzyć. Oni się modlili inaczej. Dozwól swoim sługom głosić, a Ty potwierdzaj to swoimi znakami i cudami. Potwierdzenie, taki stempel Boży. Tak, to jest prawda, to jest, tutaj się pojawia. Natomiast głoszenie, cuda nie są tym formą przekazu. My czasami staramy się, mówiąc o cudach, zainspirować ludzi, zaciekawić ludziom Ewangelią. Tyle, że cuda dzisiaj są różnego rodzaju i mają różne swoje pochodzenie i różne źródła. I ludzie już na te cuda jak gdyby coraz mniej reagują, a coraz więcej rośnie ilość sceptyków, którzy i tak choćby najbardziej ewidentny cud powie, a kto to wie? Może tak, może nie. Nie było mnie przy tym, nie widziałem i tak na to nie zwracamy uwagi. I ostatnia myśl, czy taki wniosek z tego pierwszego rozdziału, kiedy patrzymy, to ważność tego w pierwszej kolejności jest, kto mówi, a dopiero w drugiej kolejności, co mówi. Dlatego, że to samo mówili prorocy, to samo mówili aniołowie i to spotykało się nieposłuszeństwo temu, co mówili w imieniu Bożym, głosili Boże Słowo. Ale teraz przyszedł w ostatnie dni Syn i On przemawia. Zwróćcie uwagę, autor mówi do swoich adresatów, teraz Syn przemawia. To już nie są aniołowie, to już nie są prorocy, to jest Boży Syn, który przemawia. I dlatego, jeśli tamto nie uszło bezkarnie, to co się stanie z nami? Jakże my ujdziemy cało? Właśnie to ostrzeżenie pierwsze, jeżeli zaniedbamy, jeżeli zlekceważymy, jeśli nie damy posłuchu temu, co mówi Syn. To było mniej więcej w skrócie takie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy poprzednim razem. Drodzy, dzisiaj kontynuując, chciałbym, abyśmy naszą uwagę skoncentrowali na dalszej części drugiego rozdziału. I jeżeli starczy nam czasu, a będę starał się nie rozwlekać, abyśmy zakończyli gdzieś w trzecim rozdziale około wiersza 12. A więc w dalszym ciągu porównywanie Syna Człowieczego tym razem, bo wcześniej Syna Bożego. I tu trzeba to podkreślić. W pierwszym rozdziale Jezus występuje jako Syn Boży. Występuje jako dziedzic, jako stwórca, jako sprawca wszech rzeczy. A więc naturalnie jest pokazana Jego wyższość nad aniołami. Jako Syna Bożego, jako dziedzica wszystkich rzeczy, jako stworzyciela. Natomiast w drugim rozdziale autor pokazuje jak gdyby inny aspekt czy obraz Jezusa Chrystusa. Pokazuje Go jako Syna Człowieczego, jako tego, który przyjął ludzkie ciało i utożsamił się z człowiekiem, który cierpiał i umarł, poniósł śmierć, ale przez to stał się sprawcą naszego zbawienia. Jak przez moment zastanówmy się, jak można kogoś tak umniejszonego porównywać i przekonywać, że jest wyższy, ważniejszy niż aniołowie, co do których Żydzi mieli takie wpojone, prawdziwe i niekoniecznie prawdziwe, takie przyjęte przez tradycję pojęcie, że to aniołowie są takimi pośrednikami prawie, że między Bogiem a ludźmi. Trudne zadanie wydawać by się mogło, ale z inspiracji Ducha Świętego autor czyni to wręcz doskonale. Popatrzmy najpierw na list do Hebrajczyków z drugiego rozdziału od 5 do 9 wersetu.
bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Drodzy, to jest, wydawać by się mogło, jeden z trudniejszych tekstów właśnie Nowego Testamentu, a w szczególności w tym przypadku tekstów z listu do Hebrajczyków. Autor tutaj wskazuje na powód, jaki było to uniżenie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który stał się podobnym do człowieka, stał się człowiekiem. Tu zacytował autor w tych wersetach psalm 8. Psalm 8 również zalicza się do takich psalmów chrystologicznych, wskazujących na Chrystusa. Może budzić nieco dyskusji jakiegoś takiego rozważania, co to znaczy, że stał się nieco mniejszym od aniołów. Tutaj są właściwie dwie różne interpretacje. Właściwie z jednej strony, tak prawdziwie patrząc, to wersja hebrajska tego tekstu, jeśli chodzi o psalm, to podaje, że na krótko stał się mniejszym od Boga. Uczyniłeś go na krótko mniejszym od Boga. I wielu trzyma się tego, że stał się mniejszym od Boga. Ale ci sami skrybowie żydowscy, którzy z kolei przygotowywali tak zwaną Septuagintę, a więc grecką wersję Starego Testamentu, i to się działo 300-400 lat przed Chrystusem, a więc jeszcze daleko, daleko przed Ewangeliami, 400 lat. To jest historia związana z tym, że pisało ją, to tłumaczenie robiło 70 pisarzy wysoko wykształconych, którzy dobierali znaczenie w Grece, znaczenie słów hebrajskich. Wtedy grecki wpływ stawał się na świecie najpotężniejszym i stąd to tłumaczenie było bardzo potrzebne. Jest wiele anegdot na temat powstawania Septuaginty, między innymi to Septuaginta, nazwa to właśnie pochodzi od 70, którzy ją tłumaczyli. Między innymi jest taka, no, powtarzana, być może prawdziwa wersja, że za każdym razem, kiedy dochodziło do przetłumaczenia słowo Jahwe, występujące w hebrajskim oryginale, to taki skryba, który dochodził do takiego słowa, najpierw zostawiał wszystkie przybory piśmienne, szedł dokonać rytualnego obmycia, potem wracał i wpisywał greckie słowo Pan, Bóg. A więc w ten sposób jak gdyby oddawano szacunek słowu Jahwe. Jakże to zostało zatracone, ten szacunek. Dzisiaj różne rzeczy na ten temat można słyszeć, a jeszcze pod adresem ludzi, którzy to imię do swojej organizacji przypisali, jakże często padają nawet i różnego rodzaju bardzo brzydkie komentarze, czy wręcz przekleństwa. Bóg się nie zmienił, Bóg jest nadal święty i godzien wszelkiego szacunku z naszej strony, chociaż może niekoniecznie tego rytualnego szacunku wykazywanego w obmywaniach i w różnych innych przygotowaniach do tego, niemniej szacunek
dla imienia Bożego za każdym razem, kiedy jest wypowiadane przez nasze usta, powinien w nas być głęboko uświadomiony. Drodzy, i ta Septuaginta właśnie podaje, że na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Także jedna i druga wersja są wersjami hebrajskimi, bo to nie Grecy robili, tylko Żydzi. I dlaczego tak się stało, trudno jest nam powiedzieć, chociaż właśnie jest problem pewien. Abrahama odwiedzał Bóg czy aniołowie? Aniołowie powiedzieli za rok o tej porze do Sary, że będzie mieć syna, czy Bóg to powiedział? Czy aniołom, przed aniołami Abraham padł na twarz, a potem szybko kazał sporządzić 3 namioty i przygotować ucztę? No właśnie. Tu jest wiele... Jeśli chodzi o tłumaczenie, nasza wiedza jest cząstkowa i poznanie, a więc nie chciałbym wchodzić w tak daleko idące szczegóły. W każdym bądź razie chciałbym podkreślić, że Jezus Chrystus, nawet jeśli przyjmiemy, że stał się na krótko mniejszym od aniołów, to popatrzcie, co w liście do Filipian możemy znaleźć w 2 rozdziale. Znacie ten tekst dobrze, ale ten, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Okazawszy się z postawy człowiekiem, już jako człowiek uniżył jeszcze samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Drodzy, wydaje mi się, że ten fragment uzupełniony też jeszcze Ewangelią Łukasza, 15 rozdział, 11:32, zbyt obszerny tekst, więc go nie wyświetlam, ale możecie odnotować i ewentualnie przeczytać go sobie. Więc jest potwierdzeniem tego, że nie jest jakimś obrazoburczym czy wręcz czymś świętokradczym postawa, że stał się mniejszym na krótko nawet od aniołów. Jezus Chrystus, będąc człowiekiem, nawet wobec tego człowieka się uniżył. Stał się sługą. Był powód tego. Był bardzo konkretny tego powód. Wrócę jeszcze raz do 9 wiersza z 2 rozdziału. Zobaczcie, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. On to zrobił dla mnie i dla ciebie. On to zrobił dla każdego człowieka. To człowiek, który zgrzeszył, który odwrócił się od Boga, który stał się nieposłuszny Bogu, był tym, którego Bóg postanowił przywrócić, dać szansę, aby mógł skorzystać ze zbawienia. I dlatego to uniżenie Jezusa jest tak bardzo istotne. Innym aspektem, który też może zastanawiać i bardzo, bardzo staje się to bardzo istotne, kiedy czytamy list do Hebrajczyków w 10 wersecie. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienie. Czy cierpienie sprawia doskonałość naszego życia? Czy ludzie, którzy cierpią, stają się doskonalsi? Trudno powiedzieć.
Może jednych to temperuje troszeczkę z ich jakiegoś wcześniejszego temperamentu i jakiejś swawoli życiowej. Ale wielu ludzi, nawet cierpiąc, brną dalej w grzechu, niczego sobie nie robiąc. Co więc może oznaczać, że poprzez cierpienie poprzez cierpienie stał się doskonałym? Bracie i siostro, mamy doskonałego Zbawiciela w Jezusie Chrystusie. Mamy wspaniałego kapłana, arcykapłana, o czym będziemy mówić i dzisiaj trochę, i w następnych rozdziałach. Użyję innego przykładu. Mówi się powszechnie, że zdrowy nie zrozumie nigdy chorego. Jezus stał się doskonały nie w tym znaczeniu, że potrzebował moralnie zostać oczyszczony i dlatego musiał cierpieć. Żeby pozbyć się jakichś wad, jakichś przywar, bo przecież był świętym, czystym, nienagannym. Nie, był człowiekiem, ale za wyjątkiem grzechu. Resztę wszystko było podobne do nas. Gdybyśmy dziś głosili Jezusa Chrystusa i powiedzieli: Jezus ci pomoże. Co on mi jest w stanie pomóc, kiedy ja leżę 10 lat na łożu choroby i cierpię? Co, jak on jest w stanie mnie zrozumieć, będąc Bogiem, który tylko pomyślał, powiedział słowo i wszystko się stało i miał wszystkiego, co potrzebuje. A ja nie mogę końca z końcem związać. Jezus został doświadczony we wszystkim. I ta doskonałość Jezusa, o której tutaj autor mówi, dotyczy nie Jego osoby, ale Jego zaangażowania w służbę zbawienia człowieka. On został doskonałym Zbawicielem przez to, że może zrozumieć każdego z nas bez wyjątku. Dlatego z ufną odwagą możemy przystępować do takiego, czytamy w następnych rozdziałach, do takiego arcykapłana. Mówimy, że przeszedł przez wszystko, za wyjątkiem oczywiście nie popełnił grzechu. Ale po to właśnie przyszedł, aby nas wyrwać. I dlatego nie musiał popełnić grzechu, żeby nas wyrwać z grzechu, bo umierając niewinną śmiercią, w ten sposób ta niewinna śmierć pokonała szatana i jego zamysł. Gdyby umierał jako grzesznik, nie byłaby ta śmierć nie byłaby żadną wartością, nie byłoby zmartwychwstania. Natomiast Jezus stał się doskonały poprzez cierpienie, przez to możesz mieć ufną odwagę, że nawet cierpiąc, nawet mając różnego rodzaju trudności, niewygody, doznając niedostatków. Pamiętacie uczniów, którzy szli za Jezusem, pytają się: Mistrzu, a gdzie ty mieszkasz? Chodźcie za mną i zobaczcie. On nie miał gdzie głowy skłonić. Chodził, wędrował, owszem, miał domy, gdzie go przyjmowano, ale zawsze był tylko gościem, przechodniem. Właściwie niczego tu na tej ziemi nie nazwał swoim. Nie miał aktu notarialnego na żaden skrawek ziemi, nie miał zabezpieczenia emerytalnego, nie miał nic. Całą swoją istotę, całego siebie przeznaczył dla ciebie i dla mnie, aby okazać nam, mogło być zbawienie. I dlatego ta doskonałość przez cierpienie w tym znaczeniu została tu ujęta. Tak samo to zniżenie, o czym też już trochę wspominałem, i śmierć, która niszczy zamysły diabelskie. Kolejną rzeczą, którą tutaj autor podkreśla w relacji z aniołami, to mowa jest o tym, że to wykupienie Boże, Boży plan zbawienia nie dotyczy aniołów. To dotyczy tylko i wyłącznie człowieka. Popatrzmy na inne teksty Bożego Słowa z tym związane. Listu Judy. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu.
A w drugim liście Piotra 2:4 czytamy: Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. I tutaj jako dygresja czy ciekawostka zadam pytanie. Kto dzisiaj znajduje się w piekle? Czy wiecie, kto już jest w piekle? Dobrze, że nie odpowiadacie. Widać, słuchaliście dobrze wykładów pastora Michała Chydzika, jak on mówił na temat objawienia Jana. Niektórzy mają wizje i słyszą nawet krzyki, odgłosy z piekła. A tam nikogo nie ma. Piekło jest dzisiaj puściutkie. No bo do piekła najpierw dostaną się istoty, które staną przed Bogiem i zostaną osądzone. Dopiero wtedy zostaną wtrącone do piekła. Bez sądu nikt się do piekła nie dostanie. Najpierw musi być sąd. A jeszcze Bożego sądu Bóg jeszcze nie zaczął sądzić świat. W związku z tym nie zasiadł za sądową stolicą, tylko okazuje wciąż czas łaski. Dlatego korzystajmy z tego czasu łaski i zachęcajmy też innych do wykorzystania czasu łaski, bo tak zawsze nie będzie. Nadejdzie czas sądu. Prędzej czy później ten czas sądu nadejdzie. I wtedy piekło, a więc wieczne oddzielenie od Boga, jest jak najbardziej realne. Dzisiaj jest ono jeszcze puste, jeżeli już istnieje. Nie wiem, prawdopodobnie tak. Ale na razie jest ono puste, dlatego że Bóg nie dokonał jeszcze sądu. Widzicie, nawet aniołów, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach. To jest areszt. To nie jest piekło. No, to jest dla nich areszt. Ciemnicy na dzień wielkiego sądu. Na wielki dzień sądu. Gdy ten sąd się odbędzie, wtedy jedni pozostaną w wiecznej społeczności z Bogiem, drudzy będą niestety musieć oddalić się na wieki sprzed oblicza Bożego. To tyle, jeśli chodzi o porównania z aniołami. Można jeszcze dodać kolejne, o których tutaj na prezentacji, na których nie zwracam uwagi. Można to znaleźć w wersetach od 11 do 18 w drugim rozdziale. Między innymi chciałbym tutaj podkreślić taką rzecz, że zostaliśmy włączeni przez Jego śmierć i Jego cierpienia, przez zmartwychwstanie. Staliśmy się uczestnikami Bożego błogosławieństwa. Jakiego? Zostaliśmy włączeni do rodziny Bożej, o czym właśnie w tych wersetach od 11 do końca drugiego rozdziału czytamy. Dalej, Jezus tu jest przedstawiany jako nasz starszy brat. Czasami nie bardzo mi się to podoba i troszkę mam mieszane uczucia, jeżeli starszym bratem określa się kogoś innego, wypierając Jezusa Chrystusa z tego stanowiska. Dla mnie starszym bratem jest Jezus Chrystus, tak jak to w liście do Hebrajczyków zostało przedstawione. Naród izraelski nie jest starszym bratem i to jeszcze w dodatku w wierze. W jakiej wierze, jeżeli 90% jest ateistami? To jest dla mnie nie do pojęcia. A więc przyszywanie takich nazw to jest strasznie grube nici i naprawdę przepraszam, jeżeli komuś burzę ten obraz, ale nie ma on najmniejszego uzasadnienia. Owszem, to nie znaczy, że nie mamy się modlić o naród izraelski. To nie znaczy, że zostali wybrani do tego, aby przez nich i przez nich została przygotowana droga zbawienia. To nie znaczy, że Chrystus się nie wywodzi z tego narodu. To nie znaczy, że starotestamentowe proroctwa i prorocy i tak dalej, to wszystko z tego narodu wychodzi. To wszystko jest prawda. Ale wiecie, czasami zaczyna się taki czas w życiu, w pewnych okresach ludzi, że zaczyna się gloryfikować nawet to, co Bóg nakazał.
Ja często wracam do przykładu węża, którego Bóg nakazał Mojżeszowi, aby powiesił na drzewie i żeby każdy, kto na niego spojrzy, był uratowany od ukąszenia. A 400 lat później? A 400 lat później stał się bożkiem, który był bałwochwalstwem w narodzie izraelskim. I dopiero król Hiskiasz go pokruszył, zniszczył. I wielu było zbulwersowanych. Jak to? Przecież to Bóg nakazał Mojżeszowi, aby stworzył to. A ty się odważył sięgnąć na świętokradztwo straszne. Czasami zaczynamy po prostu, nie wyczuwając czasu nawiedzenia, zaczynamy czcić to, co kiedyś miało jakąś swoją wartość, ale dzisiaj straciło tę wartość, bo wartością nieprzemijającą jest Chrystus, jest Boże Słowo. Wszystko tu runąć może, śpiewaliśmy, lecz obietnice Boże są wieczne i pewne i niewzruszone. Tak więc kolejna moja dygresja. Drodzy, więc porównania tutaj do aniołów są niewspółmierne. Mianowicie Jezus tutaj jako ten, który stał się człowiekiem, nawet uniżył jeszcze w samego siebie, uczynił to dla człowieka i jego śmierć i zmartwychwstanie nas ubłogosławiło. Włączyło nas do rodziny Bożej, nazywa nas swoimi braćmi. Kilkakrotnie w tym urywku od 11 do 18 znajdziecie te sformułowania. Dlatego stał się naszym miłosiernym, wiernym arcykapłanem. I tutaj chcę podkreślić, że właśnie w tym wersecie 16 listu do Hebrajczyków po raz pierwszy Chrystus w Nowym Testamencie i w tym liście zostaje nazwany arcykapłanem. Zresztą tak jak już wcześniej powiedziałem, gdyby nie list do Hebrajczyków, nie wiedzielibyśmy, że Chrystus pełni funkcję kapłańską. Gdy przejdziemy do 7 rozdziału, to już tak awansem powiem, bo być może ktoś akurat nie będzie mógł wtedy być, to wam powiem rzecz niezwykłą, która dotyczy Jezusa. Funkcja proroka, funkcja króla, i funkcja kapłana, czy arcykapłana, zawsze w całej historii, we wszystkich narodach, to są trzy odmienne, różne funkcje. Czasami można było połączyć funkcję króla z prorokiem. Czasami zdarzyło się, że kapłani prorokowali, ale żeby pełniła jakaś osoba te wszystkie trzy funkcje razem, nie zdarzyło się. List do Hebrajczyków objawia nam, że Chrystus pełni wszystkie te trzy funkcje równocześnie. Jest prorokiem, jest królem i jest arcykapłanem. A więc to jest jedyny ewenement w całym świecie polityki. Do dnia dzisiejszego w żadnej religii nie zdarzyło się tak, żeby połączyć te trzy funkcje razem. Zawsze to był zamach stanu jakiś i walki, i ścierali się. Wystarczy wspomnieć na przykład Egipt i starcia kapłanów z Faraonem. Faraon jako przywódca, powiedzmy, polityczny, oni jako kapłani, jacyś tam prorocy, którzy, czy magowie, którzy usługiwali. I to był taki, zawsze taki trójkąt, który gdzieś funkcjonował. Natomiast, żeby te trzy funkcje razem pełnić, nie zdarzyło się nigdy w historii jak dotąd. Te trzy funkcje razem pełni Jezus Chrystus i o tym właśnie list do Hebrajczyków mówi i on na to zwraca uwagę. I tu raz jeszcze, zobaczcie, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A w 5 rozdziale dowiemy się,
że możemy z ufną odwagą przystępować, bo mamy arcykapłana, który jest w stanie nas zrozumieć we wszystkim, bo przeszedł przez to wszystko, przez co my przechodzimy. W związku z tym ta doskonałość przez cierpienie tutaj ma swoje jak gdyby szerszy kontekst i dalsze wytłumaczenie. Przejdźmy dalej. Tu jest trochę takiego analizy teologicznej. Podkreślić chcę tylko jedno, że słowo kapłan oznacza stojący przed Bogiem, czy będzie pośrednikiem między człowiekiem czy Bogiem. Zresztą chcę to pokazać tutaj na pewnym przykładzie. Dalej rozpoczyna się rozdział trzeci, gdzie znajdujemy to słowo, jedno ze słów kluczowych, na które zwracają uwagę, a więc przeto. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Tutaj chciałbym podkreślić, że autor w dalszym ciągu, że pomimo, że podupada wiara i że chwieją się ich nogi, czy postawa zaczyna być chwiejna, w dalszym ciągu nazywa ich świętymi i współuczestnikami powołania niebieskiego. Zważcie na Jezusa. Zważcie na Jezusa. Nie zostawiajcie tej myśli gdzieś z boku. On jest posłańcem i arcykapłanem naszego wyznania. I tu słów kilka właśnie na temat posłańca. To jest kolejna funkcja, którą tutaj autor odkrywa, jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Posłany, apostoł. Posłany to apostoł. I zobaczcie, jak to funkcjonuje. Jeśli chodzi o misję, to Bóg posyła swojego apostoła, posłańca, aby przekazywał, aby oddziaływał, aby objaśniał czy objawiał człowiekowi Boże Słowo. A więc apostołowie. Bóg powołuje sobie apostołów, ustanawia sobie, aby szli i oddziaływali dla człowieka, aby reprezentowali Boga przed ludźmi. Na tym polega misja i funkcja apostoła. Bóg posyła apostoła, stoi za nim swoim autorytetem, a apostoł jako ambasador Boga, jako przedstawiciel Boży reprezentuje Boga wobec ludzi. Natomiast służba, którą wykonujemy, mówimy, że wszyscy wierzący powinni być, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Co to oznacza? Że przyjdziemy i zaśpiewamy kilka pieśni. Często się tak wydaje, że kapłani to są ci, którzy odprawiają służbę w kościele, a więc jeśli już, no my nie mamy hierarchizowanego jeszcze kościoła, mam nadzieję, że długo tak nie będzie, w związku z tym jakieś tam oddzielenie, ale dobrze, mamy pastorów, sam jestem jednym z nich, w związku z tym to oni spełniają służbę dla Boga. Nie. Zobaczcie, służba według biblijnego zrozumienia to jest Bóg powołuje sobie kapłanów, którzy reprezentują człowieka. Kapłan reprezentuje człowieka przed Bogiem. Apostoł reprezentuje Boga przed człowiekiem. Widzicie to przeciwieństwo, wzajemne przeciwieństwo? Apostoł reprezentuje Boga wobec człowieka, kapłan reprezentuje człowieka wobec Boga. I Jezus Chrystus łączy te dwie funkcje. Właśnie o tym czytaliśmy w trzecim rozdziale zaraz na początku. Porównywanie następne, miejsce Jezusa Chrystusa z Mojżeszem. Wiecie, zawsze porównywanie w naszym mniemaniu powszednim jest takie, że żeby porównanie dobrze wyszło, to trzeba jednego po prostu powiedzieć, że się na niczego nie nadaje, żeby wywyższyć drugiego. Na tym powszechnie rzecz ujmując bierze się porównywanie.
I to nawet czasami w dobrej wierze, ale w nieświadomości może się pojawić. Ja kiedyś musiałem zrobić wykład swojej żonie, bo mi mówiła, zobaczcie, nasz sąsiad, pijak, ale zobacz jego ogródek. No tak, ale mnie wysłać do ogródka to największa kara. No więc... No ale kosze trawę, nie, kosze trawę. Także nie ma z tym problemu. Tyle, że to jest taka straszna, przeciwstawna sprawa, bo porównujemy. Ja w pewnym momencie mówię, to co? To już nic, że jest pijak, bo ogródek ma elegancki. To się liczy. Więc on pomimo tego, że jest taki, jaki jest, jest lepszy niż ja, bo ogródek. Dobra. Wróćmy do tego autora, bo tutaj jest mistrzostwo porównywania. Bracia i siostry, na coś takiego trudno byłoby samemu jak gdyby wpaść, gdyby nie inspiracja Ducha Świętego. Autor naprawdę był blisko Boga i czuł bicie serca Bożego, pisząc takie teksty. Mojżesz dla Żydów znaczył bardzo wiele. Jego głos w ich uszach brzmiał jak głos Boga. Nawet się tego domagali w pewnym momencie, mówiąc, Mojżeszu, niech Bóg do ciebie tylko mówi, a nie do nas, bo my tego znieść nie możemy. I Mojżesz szedł, rozmawiał z Bogiem i wracał i przekazywał ludowi. I oni wiedzieli, że Mojżesz przekazuje słowo Boże. W wypowiedziach Mojżesza szukano odpowiedzi na wszelkie nurtujące Żydów pytania. Chcę podkreślić poza listem do Hebrajczyków wartości postaci Mojżesza. To on przecież był wyrocznią w tak wielu sprawach. Do niego i do jego wypowiedzi przez stulecia do dzisiaj rabini się odnoszą. Mojżesz wyprowadził 2 do 3 miliony niewolników. I to jest jeden z fenomenów i geniuszu Mojżesza w tamtych czasach. Nie ukończył żadnych uniwersytetów, nie uczył się, jak zarządzać zasobami ludzkimi. Z 2 do 3 milionów niewolników uformował zorganizowany naród. Zorganizowany w taki sposób, że był w stanie posuwać się do przodu, pokonywać swoich nieprzyjaciół, czy funkcjonować i rozwiązywać codzienne sprawy. Mojżesz był dla swojego ludu prorokiem, prawodawcą, kapłanem, sędzią, przywódcą, mediatorem i nauczycielem. Kapłanem w tym znaczeniu nie jak Aaron, ale kapłanem, bo reprezentował ludzi przed Bogiem. Pamiętacie, to jest funkcja kapłana, że kapłan szedł przed Boże oblicze i wiele razy Mojżesz stawał przed Bogiem, bo gdy Bóg mówi, odsuń się, ja ich zniszczę, on stawał, mówi, Boże, zniszcz mnie, ale zostaw ich. Tu jest piękna postawa kapłańska, którą mówi Mojżesz do Boga, stawiając się za ludem, za człowiekiem, przed obliczem Bożym. A więc był dla swojego ludu prorokiem, prawodawcą, kapłanem, sędzią, przywódcą, mediatorem, nauczycielem. Dalej starotestamentowe świadectwo o jego osobie. Piękne świadectwo. Zobaczcie z 5 Mojżeszowej. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. A więc postać nietuzinkowa, postać naprawdę godna wszelkiej uwagi i szacunku. To nie jest tak, że można sobie zlekceważyć. Jak teraz wytłumaczyć tym ludziom, którzy jeszcze daleko więcej wychowani w tej atmosferze szacunku wielkiego i wpatrzenia w Mojżesza, jak wytłumaczyć, że Jezus jest kimś znacznie większym? I zobaczcie, co autor zainspirowany przez Ducha Świętego czynił. W świetle pozycji Mojżesza łatwiej zrozumieć, dlaczego autor listu do Hebrajczyków zdecydował się na porównanie go do Jezusa. Popatrzcie na takie podsumowanie. Obaj byli przywódcami. A więc i Jezus, i Mojżesz byli przywódcami. Obaj zostali odrzuceni przez swój naród. Tutaj są cytaty
Bożego Słowa. Obaj przeszli próbę na pustyni. Obaj zostali nazwani prorokami. Obaj byli budowniczymi. Mojżesz zbudował przybytek, Jezus zbudował kościół swój. Obaj czynili też cuda. Dużo mieli wspólnego, jeśli chodzi o te dwie postaci. Żeby porównać pozycję Jezusa, autor nie robi tego kosztem autorytetu mojżeszowego. Absolutnie nie. Wyraża się z najwyższym szacunkiem o Mojżeszowi. Wydaje takie pozytywne porównanie. Tą wspólną cechą, na którą autor zwraca uwagę, jest wierność. O tym czytamy w tym urywku słowa. Wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym Domu Bożym. Słuchajcie tego autora. Autor mówi do tych ludzi, Mojżesz był wiernym w całym, i tutaj chciałbym podkreślić, w całym Domu Bożym. Bo tutaj zawarte jest porównanie, dlaczego Jezus jest wyższy. Uznany on został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my wszyscy jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niezruszenie ufność i chwalebną nadzieję. A więc tutaj tym kwantyfikatorem, tym wyróżnikiem, który sprawia, że to porównanie mogło zostać dokonane, jest podkreślenie wierności Mojżesza, wierności Jezusa, ale pokazanie relacji. Mojżesz stał się cząstką tego domu, był cząstką narodu izraelskiego. I dlatego jest mowa, że on był wierny w domu. A Jezus, jako budowniczy, przez którego wszystko, co się stało, zaistniało, jako Bóg, jest ponad tym domem. Jest głową swojego domu, kościoła, który zbudował, a więc jest ponad tym wszystkim. W żaden sposób nie umniejszona rola Mojżesza, a jednak wykazana jest wyższość Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy nad tym się zastanowić, tak z modlitwą, to naprawdę można powiedzieć, Boże, naucz mnie, kiedy będę próbował porównać kogoś z kimś, abym umiał znajdować takie wartości, które docenią jednego i drugiego, a jednak znajdzie się płaszczyzna, która pozwoli wykazać, że ktoś jednak jest wyższym autorytetem, a ktoś jest troszkę mniejszym, ale równie cennym i ważnym. I tutaj właśnie tą bazą porównania stał się dom w odniesieniu do Mojżesza i do Jezusa. Jaka jest relacja Mojżesza i Jezusa wobec domu? To stało się właśnie tym porównaniem. Mojżesz jest częścią tego domu, a Jezus jest ponad domem. Drugie ostrzeżenie pojawia się w 7 wierszu 3 rozdziału, jest do 11. Brzmi ono tak. Dlatego, i znów się zaczyna od słowa klucza, dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich, tak iż poprzysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. A więc to drugie ostrzeżenie brzmi, nie zatwardzajcie serc. W kontekście tego ostrzeżenia pozostaje wiele cytatów i przykładów Starego Testamentu, o których nieco będę mówił następnym razem, co oznacza serce, umysł, wolę.
i rezultat doprowadzenia do zatwardzenia serca. Zobaczcie na stopnie duchowego upadku, który tutaj w tym tekście będziemy mogli zobaczyć. Bliżej będę je chciał omówić następnym razem. To jest ów dom Boży, którego staliśmy się cząstką. Wyraźnie autor mówi, bracia, święci, jesteśmy domownikami Bożymi. W 3:6 jest zachęta do niewzruszonego trwania w ufności. I tak trwając niewzruszonie w ufności, znajdujemy się w domu. Ale już końcówka 6 wierszu mówi o traceniu ufności, a więc nie traćcie ufności waszej. Kiedy człowiek zaczyna tracić swoją ufność, to jest tak, jakby wyszedł sobie na ganek, na tarasik. Tak jak to się Dawidowi też przytrafiło, że po prostu wyszedł na taras. Następnie wychodzenie i pozostawanie zbyt długo na tym, w tym stanie tracenia ufności, a więc już jeszcze na tym poziomie przed domem, jeszcze masz społeczność z żywym Kościołem Jezusa Chrystusa, jeszcze wszystko wygląda, nikt niczego nie zauważa. Taka niewielka sprawa. Ale trwanie w tym stanie tracenia ufności doprowadza, że za chwileczkę zejdziesz o stopień niżej. A co on oznacza? Stan zatwardzania serca. Serce zaczyna się być zatwardzone. Jaki jest rezultat zatwardzenia serca? No dalej, czytamy w tym urywku, jest mowa o utracie wiary. Więc cała ta progresja tego drugiego ostrzeżenia ma bardzo tutaj destruktywny wpływ na życie takiego człowieka. Aż w 12 wersecie czytamy o utracie społeczności z Bogiem. Był w domu Bożym, zaczął tracić ufność, to doprowadziło do zatwardzenia serca, zatwardzenie do utraty, utrata społeczności z Bogiem i jest człowiek poza domem Bożym. Jakie wyjście? Każde ostrzeżenie jest, jak powiedziałem, ma swoje również antidotum. To nie jest tylko tak, uważaj i uważaj. Za każdym razem każde z tych ostrzeżeń podaje receptę, jak z tego stanu wyjść. Z dowolnego właściwie stopnia, jak wrócić do stanu, by znaleźć się z powrotem w domu Bożym. Autor tam podkreśla odpowiedzialność chrześcijan za stan serca i niedopuszczenie do niewiary, ale podkreśla, i to jest nasza wspólna odpowiedzialność, jedni za drugich. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się dzisiaj nazywa, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Napominać to nie jest grozić, to jest... Równie dobrze można byłoby napisać i przetłumaczyć, bo dokładnie też to samo znaczy, zachęcajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Zwróćcie uwagę, staliśmy się współuczestnikami Chrystusa. To nie jest tak, jak dzisiaj wielu kaznodziejów bardzo popularnych, piszących książki czy występujących na różnych forach i na YouTubach mówi, nawróciłeś się, przyjąłeś Jezusa Chrystusa? To dzieło jest doskonałe i nic ci nie grozi. Teraz możesz już do końca życia cokolwiek będziesz robił. Chrystus umarł za grzechy w przeszłości, za grzechy dnia dzisiejszego i za te wszystkie, które popełnisz do końca swojego życia. To jest dzisiaj coraz bardziej przyjmowane przez wielu chrześcijan. Myślicie daleko w Ameryce? Posłuchajcie tylko, co się dzieje w sąsiednich zborach. I dowiecie się, jakie spustoszenie w umysłach ludzi takie głoszenie przynosi. A co tutaj Boże Słowo mówi? Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. To jest Boże Słowo. I nie mamy prawa tutaj niczego dodawać, ani interpretować.
Gdy się powiada dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. A zaczęliśmy dzisiaj nabożeństwo od zachęty do tego, abyśmy trwali w wierze. Drodzy, to w wielkim skrócie, przy czym tę ostatnią sekwencję, to drugie ostrzeżenie, postaram się następnym razem troszkę bardziej poszerzyć i szerzej jeszcze udokumentować. Dzisiaj dziękuję za waszą uwagę i ja ze swojej strony zakończyłem.